Dawno, dawno temu w podziemiach starego zamku w Warszawie znajdowało się jeziorko, po którym pływała królewna zaklęta w złotą kaczkę. Kto do niej trafił w noc świętojańską, mógł dowiedzieć się, jak zostać bogatym. Szewczyk Lutek postanowił zdobyć skarb i zszedł do podziemi. Odnalazł złotą kaczkę, która zamieniła się w piękną królewnę. Królewna obiecała mu skarby, jeśli spełni jej prośbę. Wręczyła mu 100 dukatów i przykazała, aby wydał je na własne potrzeby w ciągu jednego dnia. Następnego dnia szewczyk zrobił zakupy, najadł się do syta, pojechał na wycieczkę za miasto, poszedł do teatru. Wieczorem spotkał starego żołnierza, który poprosił go o pomoc, gdyż od 2 dni nic nie jadł. Lutek ulitował się nad nim i podarował starcowi garść złota. Nagle błysnęło i pojawiła się królewna i powiedziała: zmarnowałeś mi ostatni worek dukatów. A potem pękło. Szkło pozbierano i oddano do skupu rzeczy do użytku wtórnego. Pies. Dawno, dawno temu żył sobie pies, który nazywał się Rex. Było mu smutno, bo nie miał się z kim bawić w wielkim mieście, jakim jest Warszawa. Pomyślał, że sprowadzi do miasta ludzi. Kiedy to zrobił, od razu poweselał, a w mieście zrobiło się gwarno i radośnie. Na cześć psa ludzie w podziękowaniu postawili mu pomnik. Pies do dzisiaj pilnuje, strzeże swojego miasta, jakim jest Warszawa. Dziadku, obiecałeś, że opowiesz mi, skąd się wzięła nazwa naszej ulicy Zimorodka. Dobrze. Opowiem ci legendę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Było to bardzo dawno temu, kiedy żyły jeszcze wróżki. Wszystko zaczęło się pewnej mroźnej nocy. Była to Wigilia. Pamiętajcie, że jesteśmy tutaj, aby pomóc ludziom. Albo ich karać, jeśli są bez serca. To w którą stronę udamy się tym razem? Sprawdzimy tę nową osadę. Dobry wieczór. Czy przyjmie mnie pani na noc? Nie mam się gdzie podziać, nie mam pieniędzy na chleb. Niech pani stąd idzie. My spędzamy święta we własnym gronie. A nie z jakimiś obcymi, którzy nie chcą pracować. Tymczasem druga wróżka puka do innego domu. Czy pomoże mi pani? Jestem głodna i zziębnięta. Czy mogłabym wejść i ogrzać się? Ja nie rozmawiam z żebrakami, żegnam. Wróżki spotkały się ponownie. Nikt mnie nie wpuścił do środka. Ludzie nie mają serca. Trzeba ich ukarać. Niech to miejsce pełne złych ludzi wyginie bezpotomnie. Połączmy nasze magiczne moce. Niech to miejsce pełne złych ludzi wyginie bezpotomnie. Czy to klątwa? Już od kilku lat nie urodziło się tu żadne dziecko. Przecież nic takiego nie zrobiliśmy. Taka jestem spragniona dziecięcego śmiechu. Po paru tygodniach do wioski przybyło z daleka ubogie małżeństwo. Czy przyjęłaby nas pani na jakiś czas? Nie mamy się gdzie podziać. Nie ma mowy. Poszukajcie gdzie indziej. Chyba że pójdziecie do stodoły. Ubogiemu małżeństwu urodziło się dziecko. Nawet nie wiemy, jak nazywa się to miejsce, w którym nasz syn przyszedł na świat. Mam nadzieję, że wyrośnie na dobrego człowieka. Czy to możliwe, że słyszałam płacz dziecka? Może tym ludziom, co nocowali w mojej stodole, urodziło się? Czyżby zły czar prysnął? I tak chłopiec urodzony zimą uratował naszą osadę. I rzeczywiście, ludzie byli od tej pory mili i życzliwi, a wszystko za sprawą dziecka zimą urodzonego. Na jego pamiątkę ulicę nazwano Zimorodka. Pora rozpakować prezenty.
Syrenka warszawska. Tu, gdzie dzisiaj jest Warszawa, w niej pośpiesz.